Jak w tym roku Państwo zamierzają spędzić wakacje? Wyjeżdżamy razem z naszym stowarzyszeniem, Katolickim Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych Gminy Świętej Jadwigi Śląskiej, Bieszczady, do pięknej malowniczej miejscowości Rajskie. Tam wraz z całymi rodzinami będziemy pięknie spędzać wspólnie czas, będziemy się dzielić naszymi doświadczeniami, odpoczywać. Będzie to piękny, wspólny nasz czas. Pani... Z daleka od tej szarej rzeczywistości, z daleka od pracy, od codziennych problemów, to jest najważniejsze. Czy ten program Rodzina 500+ pomoże w realizacji tych planów wakacyjnych? Tak, tak, oczywiście. To jest duże wsparcie finansowe dla nas. Wzmocniło nas bardzo, zwiększyło naszą wartość, samoocenę, no i niektórych ludzi również. Zwłaszcza rodzin wielodzietnych, wcześniej zaniedbywanych, no niestety, ale teraz bardzo się cieszymy z tego programu 500+. I... Jak u Pani ten program w takim razie zafunkcjonował, co udało się zrealizować dzięki niemu? No szczególnie u nas muszę zwrócić uwagę, jestem wdową, sama wychowuję dzieci, więc taki zastrzyk pieniędzy dla nas jest bardzo ważny. Możemy realizować różne plany, różne zajęcia dla dzieci. Możemy również spędzać różnie czas z daleka od miasta.